Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam do Speedruna 4.0, gdzie komentuję swoje partie. Zaczynaliśmy z rankingu 500, aktualny ranking to powyżej 1000. Przypominam, że do 11 października do środy do godziny 22 można nabyć program szachowy Fundamenty. Jest to jedyny taki program szachowy, kurs szachowy w Polsce na ten moment od zera do około trzeciej, drugiej kategorii szachowej. Zapraszam do zapoznania się z linkiem, wczepię go w komentarzu i w opisie filmu. Oraz, moi drodzy, reaktywujemy grupę Pan Szachus Klub na Lichesie. Zapraszam do dołączenia, również podłączę link. Będą rozgrywane, już są rozgrywane regularne turnieje, tak żeby się pobawić w gronie właśnie szachusiów i żeby troszeczkę więcej sobie w te szachy pograć. Będziemy grać różnym tempem, różną formą. Zapraszam i jedziemy ze speedrunem. Pierwszy przeciwnik 1055. Zagrajmy posunięcie E4. Posunięcie D5, czyli obrona skandynawska. Oczywiście tego pionka wybijamy bardzo szybko. To jest raczej najlepsze posunięcie i wyprowadzenie skoczka na pole C3 jest jak najbardziej ok. Debiutowo widzę, że przeciwnik ogarnia póki co. Zagranie hetmanem na A5 to jest jedno z podstawowych zagrań. Tutaj wyprowadzenie pionka do centrum jest jak najbardziej dobrą opcją, żeby figura swobodnie sobie mogła grać. Oczywiście nie na H6. Skoczek wychodzi na pole F6. Tutaj jeżeli zagramy skoczkiem na F3, możemy nadziać się na posunięcie goniec G4, lecz nadziać to nie jest negatywne w tym sensie, tylko jest to jedna z możliwości. Można spróbować też zagrać troszeczkę inaczej, mianowicie można przeciwnika spróbować oszukać i zagrać na przykład goniec E2 i skoczek F3 w tej kolejności, bo goniec jednak tutaj pilnuje i wydłuża troszeczkę zamiary gońca z C8. H3 też do zastanowienia, ale wiecie co? Myślę, że wyprowadzimy sobie skoczka mimo wszystko na F3 w sposób naturalny. Nie będziemy tutaj za dużo kombinować, tak w zasadzie można grać, trzeba. Goniec na F5 jednak postanowił się wyprowadzić i wyprowadzimy sobie gońca na pole C4, będziemy celować w F7. Oczywiście będzie zagranie E6 w pewnym momencie, dokładnie jest teraz i szybka roszada gwarantuje bezpieczeństwo królowi. Trzy figury w grze to ważne. Przeciwnik również widzę, że dobrze ogarnia, wyprowadza swoje figury i słusznie. Myślę, że wyprowadzenie teraz gońca będzie ok. Jeszcze mam w głowie wieża E1, żeby celować tutaj w króla, więc tak zrobimy. Niech ta wieża swobodnie sobie w ten sposób gra, bo zawsze mogą już grozić przełomy w postaci D5. Ten ruch bardzo się teraz będzie mi narzucał i jeżeli przeciwnik zagra posunięcie w stylu jakieś, no nie wiem, goniec E7, no to ja ten ruch wykonam, choć nawet H6 może być zagrane. C6 też wtedy można zagrać D5, tylko że po biciu jest bicie tutaj. No i ten pionek nie będzie musiał zbijać wcale, nie będzie musiał się ruszać. Więc po C6 trzeba się zastanowić, czy D5 chce zagrać. Może po takim ruchu po prostu wyprowadzę sobie gońca w sposób naturalny na pole F4. I tyle. Dokładnie tak się też dzieje. Przeciwnik wyczuł moment. Myślę, że tak. Myślę, że goniec, chociaż poczekajcie, jak zagram gońcem tutaj, on mi zagra tu. Czy coś się złego będzie działo? Bardzo też mnie kusi jednak to zagranie. Bicie, 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 bicie. Tu się wszystko będzie zgadzać. A może wybicie hetmanem? Wiecie co? Może jednak tak. A może jednak tak. Zagrajmy D5. Spróbujmy wykorzystać to, że król będzie miał problem. Oczywiście wybicie tutaj, wybicie tu. On nie musi reagować w ogóle. Bazujemy oczywiście na związaniu. D5. Już trzeba liczyć, już przeciwnik na pewno musi liczyć. Mogę sobie pozwolić na taki atak z uwagi na to, że ja mam zakończony praktycznie rozwój. Przeciwnik nie ma zrobionej roszady, więc wtedy mogę próbować atakować. Goniec C1 nie musi być jeszcze wyprowadzony. Żeby już zaliczyć te moje figury do tego, że rozwój jest zakończony z mojej strony. Jest bicie, no jest bicie skoczkiem. I teraz po tym ruchu chyba zbiję hetmanem. Zbijam hetmanem. Skoczek broni wieży, więc wieża jest nietykalna. Jeżeli zbiję hetman, to zbiję tym. On będzie mógł zbić tu. Ja będę mógł zbić tu. Tylko, że bardziej się nastawię na goniec F4, żeby uderzyć tu i żeby wieża była w pułapce, jak zagra tu. Ale zrobił długą roszadę. Sprytnie.
Bardzo sprytnie. I teraz tak, by tym gońcem muszę uciec. Uciekam na pole B3, aby bronić na C2. Jasne, że skoczek może wejść na przykład tutaj. Wtedy spróbujemy zagrać skoczkiem na E5 i atakować F7. I teraz też mam do dyspozycji ruch goniec F4, który mi się podoba. Jeżeli będzie bicie tutaj, to bicie tutaj. Albo nawet tym w sumie, bo tam będzie wisiał pionek, ale tutaj zagramy sobie skoczkiem, żeby próbować zrobić widełki przeciwnikowi. I tu przeciwnik musi się obawiać według mnie w tym momencie. I to bardzo poważnie musi się obawiać, co grać dalej. Tutaj może nastąpić też fajna pułapka. Jeżeli na przykład goniec zagra tu i będzie bronił pionka, ja sobie wyprowadzę gońca, on mi zbije, ja zbiję tym i jeżeli goniec pokusi się o bicie, no to dwa, że raz, że tu będę miał widełki, od razu tak zagrał, a dwa, że wieża C1 będzie groziła. No właśnie, i teraz tak, jeżeli goniec zbije na C2, a zobaczcie, ładnie uciekł, trzeba przyznać, ale ja mam tutaj bicie. Chyba nie zawaham się go użyć. Wybicie na A7 to jest darmowy pionek i nie zawaham się go użyć. Jeżeli król B8, to goniec E3 z opcją wieża A1 i tam króla będziemy bardzo męczyć. Tak też się dzieje. Goniec E3 gramy szybko. Tu oczywiście widzę, że jest na pionek C2 atakowany, ale ja tutaj będę mógł na F7 wybić z widełkami na jedną i drugą wieżę. Więc on tego pionka tknąć na razie nie może. Trzeba uważać też na linię pierwszą, żeby nie było przypadkowego jakiegoś mata. Na razie goniec broni. Moim planem jest zagranie tutaj i męczenie tego króla. A więc w tym wypadku, ale muszę przyznać, że przeciwnik jak na ten ranking posiadający to naprawdę dobrze tutaj to rozgrywa. Oczywiście zawsze gdzieś tam jakaś taktyka się pojawi. Jest B4 goniec, co do C3, tym bardziej pionek się już obronił sam. Z tempem atakujemy tego gońca i jest dobrze. Goniec może zagrać na D6 i teraz można albo wybić tu, albo zagrać tu. Bardziej mi się skoczek C4 podoba, z uwagi na to, że jest opcja zbicia, wieża wybija i goniec F4, tylko tutaj będzie bicie i tu będzie bicie. Ale już się pojawiają motywy taktyczne, to jest ważne. A jak zagram tak, on zagra tak i będzie musiał pilnować gońca, to wtedy zagram tu i siatka matowa jest już gotowa, żeby dać mata. Więc w ten sposób też tutaj możemy sobie fajnie podziałać. Goniec zagrał tutaj, ok. I teraz tak, jak zagram tu nie mogę. Wieża A1. Bronimy wieży. Zagramy tak, król odejdzie tu i mat na B6. Tu są już bardzo niebezpieczne groźby. No jesteśmy bardzo blisko tego, żeby przeciwnika już zamatować. Zobaczcie proszę, że wszystkie figury biorą udział w grze. To ważne. Jedyne, czego możemy się obawiać, to tylko, żeby nie podstawić mata na A1. Często to możemy przeoczyć. Lufcik mile widziany, na przykład taki, czy tam G3, w zależności jak stoją gońce. H3 myślę, że ok. Ale w tym wypadku lufcik nie jest potrzebny. Tutaj myślę, że zagranie gońcem na F4 z szachem wygrywa partię bardzo szybko. To zagranie było po to, żeby na pewno zagrać tu i wymienić wieżę. Jedna z opcji. Ale po szybkim szachu król ma problem. Jak pójdzie tutaj, no to jest mat skoczkiem. No właśnie i tego mata skoczkiem wykonujemy w 22. posunięciu. Jest mat, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1055 ranking ze strony przeciwnika, jest posunięcie E4. Zagrajmy sobie obronę Alechina, skoczek F6. Ostatnio sugerowaliście, żeby w ten sposób próbować grać, więc grajmy. Posunięcie E5 to jest czysta prowokacja. Skoczek wlatuje do centrum i pionek oczywiście może mi tego skoczka dalej atakować. Skoczek F3, jedna z możliwości. Oczywiście tutaj mogę zagrać posunięcie C5 i przejść troszkę do obrony sycylijskiej, ale w myśl obrony Alechina zagramy D6, czyli będziemy to centrum próbować atakować. D4, no i tutaj goniec G4 mi się bardzo podoba, dlatego że wiążemy skoczka i już problem z gońcem C8 będzie rozwiązany i grozi na przykład wybicie, a znaczy grozi. Od razu nie grozi,
ale jest już jakaś tam opcja. Tutaj trzeba bardzo uważać. Możliwe, że ten ruch był za szybko. Teraz tak patrzę, bo jak zagram tu, to on może mi zbić, ja zbiję, skoczek tu i mi odbije tu. Więc myślę, że zagrałem za szybko, ale taki ruch też jest możliwy. I tak trzeba będzie zagrać. Albo tutaj. Myślę, że C6 zagrajmy. Czekajcie, jak zagram tu, goniec tak, może E6. Zagrajmy E6, żeby nie było niespodzianek w postaci takich, żeby tutaj nie było bicia na F7 w przyszłości. Czasami przeciwnik może wejść też w taką pułapkę, grając gońcem na G5, atakując hetmana, jednak wtedy jest strzał na F3. No właśnie, i zdobywamy figurę w ten sposób. Zobaczcie, hop. Jakbym wywołał tę pułapkę, słuchajcie, z jego głowy. Chodzi o to, że jak on odbije tu, to ja zbijam tu i zostaje z figurą więcej. Jeżeli on zbija tu, no właśnie, no to zostaje z figurą więcej, bo zobaczcie, teraz figura więcej jest u czarnych, tu grozi bicie i tu grozi bicie. No i oczywiście, jeżeli on zbije tu, no to ja mogę odbić skoczkiem. No, zbił goniec, ok, tutaj grozi bicie, więc wymiana następuje. Może zbić na F7 jak najbardziej, ja wtedy zbiję na C2. I dalej figura zostaje więcej, więc wybitka, wybitka. Oczywiście on może zbić pionkiem tutaj, nie będzie to aż takie groźne. Tutaj mamy zwyczajnie po prostu więcej materiału. Zastanawiam się nad skoczek A6 i będą szybkie uproszczenia, bo goniec musi coś ze sobą zrobić. Jeżeli nastąpi, powiedzmy, bicie pionkiem, no to mogę zbić gońca, bicie, tutaj wieża i wszystko dobrze działa. No, oczywiście taki ruch też jest możliwy. Ten pionek będzie zawsze do wzięcia, skoczek może zbić tutaj. Myślę, że nawet krótka roszada będzie działać dobrze. Dlatego, że zdążę zawsze na tej linii te pionki tutaj powybijać. A jeżeli skoczek zbije, no to właśnie na przykład wieża na D8 i będę te pionki sprzątał. I tak chyba zrobię. Tutaj szach jest niegroźny, bo król F8. Tutaj nic nie grozi, bo bije. Albo zagram tak, bez znaczenia. No, z figurą więcej gra się łatwo, więc możemy przeciwnikowi pozwalać na to, żeby mógł nas szachować. Lecz to no, naprawdę nic wielkiego nie daje. Tutaj też teraz powstaje groźba kolejna. Czyli wybicie na pionka tutaj. No właśnie, skoczek nie będzie miał ucieczki, on mi atakuje gońca, mogę sobie spokojnie go oddać, więc oddam tego gońca bijąc tu, bo grozi zbicie skoczka na E7 i dalej figura zostaje po mojej stronie, a skoczek już nie ma dobrych pól ucieczki. No tego nie zauważył. Uciekam sobie gońcem i od razu odbijam skoczka. Ok. Zrezygnował. Przy dwóch figurach mniej, no to jest akurat normalne. Dobrze, było A4, niech będzie posunięcie D4. Gambit hetmański, spróbujmy zagrać. Jest posunięcie D5, C4. Zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. Skoczek F6. Bardzo częsty ruch i uważam, że to nie jest najlepsze posunięcie wśród osób początkujących. Oczywiście, jeżeli ktoś gra obronę Grünfelda, no to gra G6 później i będzie wszystko ok. Ale zobaczcie, że ja mam w tym momencie bardzo silne centrum. Bez żadnego wysiłku i chodzi o to, że to czarne pozwoliły na to, więc nie opłaca się kompletnie. Oj, wydaje mi się, że przeciwnik się grubo pomylił, bo skoczek B4, to ja zagram tak, no i po prostu zdobędę skoczka, jak on ucieknie, to gram tak. Więc wydaje mi się, że bardzo szybki, ojejku, błąd ze strony przeciwnika. Tu jeszcze można się ratować takim ruchem, ale to na moment, bo wtedy wybijam gońcem i dalej wisi skoczek, więc zwyczajnie w tym momencie moje centrum zadziałało bardzo dobrze. No goniec D7 oczywiście oddaje skoczka. Ten skoczek tutaj dobrych na razie odejść nie ma, więc spokojnie się z tego cieszymy. Myślę, że skoczek F3, wyprowadzenie figury jest tu bardzo ważne. Odejście gdziekolwiek skoczkiem i atak na hetmana będzie się kończyło po prostu hetmanem na D1. Po wybiciu wybijamy i wszystko działa dobrze. Goniec na E6, ok. No i tutaj jak najszybciej figury nasze trzeba wyprowadzić. Król bezpieczny, za chwilę wyjdzie goniec, figurka więcej. Goniec jeszcze czarnych zablokował tutaj dostęp. Jest taka opcja, no to goniec E2 i takiej opcji już nie ma. O, zobaczcie, jednak jest. Przeciwnik po prostu podstawił figurę. Zagrał za szybko, bez pomyślunku. Dwie figury znowu więcej. No i porażka.
Przeciwnik chce zagrać jeszcze raz, więc się zgodzimy jak najbardziej. Mamy po równym rankingu, jest posunięcie e4. Zagrajmy znowu obronę Alechina. Zobaczcie, gość gra znowu za szybko. Tak sądziłem, że wpadł w ten rytm szybkiej gry i po prostu oddał mi pionka. Skosiłem pionkę na e4, zyskałem sobie za friko centrum. Mam więcej pionków w centrum, więc postaram się to wykorzystać. Posunięcie d5. Tutaj widełki aż się prosi, żeby zrobić, ale najpierw wyprowadzimy gońca. Potem myślę, że pionka na e6 z opcją c5 będą grozić widełki. Dokładnie. Myślę, że wybicie tutaj skoczka będzie na miejscu, gdyż skoczek nie będzie miał dobrych miejsc w centrum, bo go po prostu nie ma, a grożą widełki na d4. Tyle, że tutaj goniec jeszcze będzie spoglądał mi w pionka, więc zabezpieczę to prawdopodobnie skoczkiem na c6. Grozi ruch d4. To znaczy nawet ten ruch teraz będzie dobry, bo jak on mi zbije tu, to ja odbiję figurę. Jak on mi zbije tu, to zbije hetmana, więc on będzie musiał odbić. Zagram tak, jak on mi zbije wieżę, to ja odbijam i znowu zyskuję dwie figury za wieżę, więc to na pewno będzie ruch d4, będzie dobrym ruchem, mimo że tu grozi właśnie wzięcie na b7. Kwestia policzenia. Przeciwnik ogarnął i zagrał d4. Tutaj wymiana jest bardzo wskazana z uwagi na to, że z tempem atakuje świetnego gońca i ten goniec będzie musiał coś zrobić. Jeżeli nie ucieknie, będzie opcja go zbicia i to też będzie dobre dla czarnych, bardzo dobre, bo goniec z f8 będzie świetną figurą, która po czarnych polach będzie sobie kicać. I myślę, że to jest dosyć sprytne posunięcie, bo jak zagram tu, to on mi zbije z szachem, więc to teraz nie działa, ale zagranie gońcem na b4 może przysporzyć przeciwnikowi sporo kłopotów. Jeżeli zostanie zagrane posunięcie a3, jest możliwość hetman a5. Wybicie będzie niemożliwe, bo zdobywamy wieżę, czyli jakość, ale po tym ruchu tutaj on może zrobić roszadę, te wieże się złączą i wtedy będę mógł zbić tu. O, nawet teraz, słuchajcie, przeciwnik zrobił długą roszadę i zagram hetmanem na a5, wzmocnię nacisk na pole c3. Jeżeli a3, to myślę, że bicie tu, on tu, skoczek. Bardzo niebezpieczna sytuacja będzie u białych. Wydaje mi się, że mogę to wykorzystać, ale żeby zagrać bezpieczniej, po tym ruchu tutaj bym zbił. On zagrał gońcem na d4, czyli uciekł wcześniej, teraz zagrał gońcem. Bardzo chętnie to wybije i bardzo chyba chętnie to wybije. W ogóle upraszczam, dlatego że mam pionka więcej i mam konkretny plan wieża c8 i atak na pionka słabego, bo w centrum jestem bardzo dobry i nie muszę tutaj nic przeciwnikowi udowadniać. Wieża c8, tu się wszystko broni, roszady nie muszę robić jeszcze, bo nic mi nie grozi, a wieża c8 świetnie pilnuje pola c4 i nie ma przełomu pionkiem. I przy okazji atakuje pionka. Oczywiście mogłem też zbić tam, ale nie chciałem za bardzo. Co? Ciekawe. Mogę odbić tym. Jak będzie szach, to hetman c6. Mogę odbić skoczkiem tutaj. Jeżeli zbiję tym, to on mi da szacha. Też się nic złego nie dzieje. Wydaje mi się, że mogę zbić po prostu hetmanem, bo jeżeli on zagra tak, to hetman c6. I tyle w temacie, więc z figurą więcej będzie mi się tutaj dobrze grało. W ogóle nielogicznie zagrał przeciwnik. Oddał figurę z myślą, że pewnie coś tam zdobędzie. Tutaj zrobię szybko roszadę i już nie ma opcji bicia skoczka. A jest opcja bicia na C3 z prostym planem. Moi drodzy, no jest kolejne zwycięstwo. Bardzo szybko grał przeciwnik, oddając pionka w centrum bez żadnego pomyślonku. Niech będzie ruch D4 po raz kolejny, D5 i C4. Ciekawy jestem reakcji, jaki tutaj, jaką czarne przybiorą. Jest przyjęty gambit hetmański, zagram ruch E4. Tutaj bardzo dobrą opcją jest E5 i zobaczymy, czy taki ruch się pojawi w obozie przeciwnika. Bardzo możliwe, że nie. No właśnie, jest posunięcie skoczek C6 i tutaj zagram gońcem, tak żeby nie zagrywać skoczkiem, żeby jeszcze goniec nie wyszedł i mi go nie związał, choć to nie byłoby jakieś fatalne, absolutnie. E5 może być, wtedy D5, wtedy zbijemy tutaj, skoczek C3.
No cóż, myślę, że tutaj jest wszystko dobrze. Co przeciwnik może zrobić? Nie wiem. F5. Co to za posunięcie? Powiem szczerze, bardzo mnie przeciwnik zaskoczył. Zwykłe bicie będzie dobre. Tu jest szczerbaty pionek. I wyprowadzenie skoczka myślę, że jest tutaj bardzo dobrym ruchem, bo raz, że pilnuje, a dwa, że nie chcę doprowadzić do tego, żeby on zagrał E5. Dokładnie. I teraz wybijam na C4. Mamy po izolowanym pionku, tylko że on ma tutaj trochę odkrytego króla. Oczywiście może nastąpić ruch goniec na B4, wtedy skoczek C3 i wstępem figura sobie wychodzi, planując roszadę. Pionek na E6 w tym wypadku będzie bardzo słaby i będzie bardzo męczony na E6. Pokażę Wam za chwilę, jak to wykorzystać, ale też czasami jest tak, że można zagrać posunięcie D5 i zrobić dobry przełom, ale to też wszystko zależy od sytuacji, jaka na szachownicy powstanie. No dobra, skoczek F6, czyli też względnie prawidłowo przeciwnik wyprowadza figury. Zrobimy sobie szybko roszadę. On też raczej powinien zrobić roszadę. Jest możliwość na przykład takiego posunięcia jak hetman B3. Będziemy wykorzystywali to, że mamy gońca na C4 i będę chciał uderzyć mocno tu w pionka. Skoczek na G5. W ogóle się nie boimy takiego posunięcia, bo tutaj jak wybije, to wybijamy i łączymy sobie pionki. Zagram hetmanem spokojnie na B3. I tutaj nie muszę się też obawiać na przykład takiego wybicia na skoczka, wybicia tutaj, wybicia skoczka, wybicia, skoczek A5. Też się tego nie obawiamy z uwagi na to, że mam na przykład takiego szacha. I przeciwnik też mi za wiele krzywdy tutaj nie zrobi. Znaczy, że nie zrobi mi żadnej krzywdy. No cóż, pionki się połączymy w centrum. To jest dobra oznaka. Pionek broni pionka. No i cóż, i to wszystko działa bardzo dobrze. Więc tylko się cieszyć. Wieża jest otwarta. Moja druga wieża będzie miała okazję do tego, żeby zagrać na D1 czy na E1 i będzie to wszystko dobrze pilnować. No cóż, mamy konkretne już groźby w postaci bicia pionka na E6. To też jest ważne. Przeciwnik nie zrobił roszady i musi rozwiązać kilka problemów. No właśnie, tak jak mówiłem, za szybko zagrał przeciwnik. Tutaj jest podstawka gońca, więc figura więcej. No to też wynika z tego właśnie, dlaczego przeciwnicy czasami podstawiają figury. Dlatego, że my rozegraliśmy solidnie partię i nasza solidna gra może powodować przeciwnika błędy. Zagramy E4, dlatego że mam to centrum i postaram się je wykorzystać, a jeżeli przeciwnik odejdzie na G6, to mam strzałkę na E6. I tak się też dzieje. Zobaczcie, goniec też paraliżuje pięknie tutaj króla, hetman również, więc jest bardzo gorąco. Za chwilę podeprę tego gońca ruchem D5. Wejdę skoczkiem, albo wejdę też skoczkiem na D5, jeżeli przeciwnik na to pozwoli, i będę chciał mu zasadzić jakiegoś tutaj ładnego mata. No i zobaczymy, jak to się w tym momencie rozwinie. Zbił, tylko nie rozumiem dlaczego. Chyba nie zauważył. Kolejna podstawka. No, jeżeli podstawiają nam figury przeciwnicy, no to jak najbardziej będziemy z tego korzystać. Moi drodzy, kolejna partia. Znowu gramy białymi, zagrajmy znowu D4. Polecam również gambit hetmański. Można grać go ostro. Posunięcie C6. Zobaczcie, mogę zagrać E6 i zagrać obronę karokana. Więc zagramy obronę karokana. Może przeciwnik się tego nie spodziewał, ale grając C6 trzeba być na to przygotowanym i zagramy atak panowa. Ostatnio też rozgrywałem w speedrunie, żeby pokazać Wam fajną, otwartą grę, ostrą, czyli C4 od razu idziemy i będziemy próbować tutaj bardzo żwawo grać figurami w sposób prosty, banalny, ale jednocześnie bardzo niebezpieczny. Będziemy niebezpiecznie patrzeć w stronę przeciwnika. Wyprowadzę sobie skoczkę na C3, czyli kolejna figura w grze. Za moment wyjdzie skoczek. No, czekamy na ruch E6 jak najdłużej. Oczywiście może to nastąpić, nie musi. Goniec F5. I teraz myślę nad biciem tutaj hetman B3. To będą dobre domki. Wybijam na D5, bo jeżeli tutaj hetman B3 z atakiem tu i z atakiem tam.
Mam też możliwość dania szacha. Jeżeli tu on może wybić, ja mogę wybić. To też jest ok. Tak zagramy. Oczywiście jeszcze w grze musi być skoczek, koniecznie. Czasami trzeba uważać na skoczka B4. Teraz to nie działa, oczywiście. Dlatego, że skoczek B4 może tu napsuć krwi. Dokładnie, tak się też dzieje. Ok, przeciwnik zagrał ciekawie. Tyle, że ja mam teraz ruch skoczek F3 i jeżeli on zagra tak, będzie chciał mi wejść tutaj, to mam możliwość dania szacha i zrobienia roszady, więc to nie będzie już według mnie kompletnie groźne. Wyprowadzenie skoczka, czyli figura w grze koniecznie. No i zobaczymy, czy przeciwnik zdecyduje się na skoczek B4. Według mnie nie będzie to optymalny ruch. Zagrał gońcem, chyba troszkę lepiej. I goniec na B5 z szachem, dlatego że chcę zrobić szybko roszadę, pozbyć się problemów, będę groził biciem tu i wybiciem gońca. Tu zasłonięcie się skoczkiem na D7, trzeba uważać, znaczy czarnymi, bo skoczek E5. No i teraz myślę, że pułapka w postaci roszady. Pułapka mówię dlatego, że grozi bicie tu i grozi bicie tu. Jeżeli zrobi przeciwnik roszadę, to bijemy tu, on odbije, bijemy tu. A jednak wszystko się zgadza. Zagrał na C3 gońcem. Odbijam pionkiem. Pionki się złączyły. Zostaje mi para gońców. Mam możliwość zagrania gońcem na A3 i niedopuszczeniem do roszady, ale prawdopodobnie przeciwnik. Myślałem, że zrobi roszadę. Byłoby lepiej. Więc w tym momencie wybiję tego skoczka i zagram gońcem na A3, żeby przeciwnik nie mógł zrobić roszady. To jest mój główny cel teraz, który się udał oczywiście. Wieża B8, ok. Myślę, że hetman A4. Skoczek nie może zbić tu, bo szach i odbicie, więc tak zrobimy. Hetman A4, żeby pilnować, atakować tu i tu przy okazji. No i podstawka się udała. Hetman bije na C6 i zdobywamy po prostu skoczka. Zobaczcie, w otwartych pozycjach bardzo często popełniają przeciwnicy błędy taktyczne. No i kto lepiej taktykę ogarnia, tak naprawdę wygrywa partię. Więc taktykę warto trenować regularnie, żeby mieć większą siłę gry po prostu. Hetman B4 zagramy. Będę jakimś tam matem groził. Pomęczę hetmana, zagram za chwilę skoczkiem na E5. Zobaczymy, gdzie hetman odejdzie. Wieża C1 z opcją wymiany wież oczywiście. No i tutaj figura więcej oczywiście, ale ta piękna baczuga no jest niebezpieczna. Tu król ma ogromny problem i trzeba było przede wszystkim zadbać o to wcześniej. Przeciwnik nie zrobił roszady, a miał okazję. Teraz już będzie bardzo trudno. Na pewno stworzyliśmy wiele problemów po debiucie. No i cóż mogę powiedzieć? Nie jest różowo dla czarnych w tym momencie. Gonię C4, czegoś takiego się też spodziewałem. Skoczek od razu wlatuje do centrum. Hetman może zagrać tu, ewentualnie tu, ale to i tak wieża C1 będę chciał wymienić. Jedną z figur, bo wieża H8 stoi po prostu źle, więc no, wieża H8 sobie tam nie powalczy za bardzo. Hetman, dobra, i wieża C1 tutaj powinno kończyć partię z uwagi na to, że hetman będzie musiał gdzieś odejść. Wymienię na C8, hetman wymieni i dam mata. Prawdopodobnie hetman zagra na D8, ale to już więcej. Nic nie zmieni. Dokładnie. Po co na C8? Tak, jak można dać mata od razu. Dopiero to zauważyłem, więc tak też uczynię. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. 1085 ranking. Mam nadzieję, że speedrun Wam służy. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.